Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum. Ze mną niepodważalny, jedyny i niepokonany mistrz gromdy Mateusz Dondiego Kubiszyn. Dzień dobry. Witam Ciebie, witam wszystkich. No i humor jak zwykle dopisuje. Powiedziałeś, jestem już przyzwyczajony do błyszczenia z tym swoim pasem? Ogólnie jestem przyzwyczajony do błyszczenia z pasem, choć w sumie dopiero pierwsza to jest obrona, a dopiero niedawno go zdobyłem, ale jestem też przyzwyczajony do po prostu do tego miejsca, do walczenia tutaj w gromdzie, no i samego w sobie walczenia. Czy ty zgodzisz się z tymi słowami, które padły ze sceny, że dopiero tak naprawdę obrona tego pasa sprawia, że jesteś takim pełnoprawnym posiadaczem? Co ty na to? Tak, można to też odbierać, że takie przysłowie zawsze mówi, że pierwsza obrona pasa jest trudniejsza niż samo zdobycie pasa. Tutaj głównie chodzi właśnie o tą mentalność. Aczkolwiek no, moja psychika, moja mentalność jest nie do zniszczenia i ja tutaj po prostu wjeżdżam jak po swoje. Bo to jest moje i robię robotę. Też dało się zauważyć przy face to face twojego byłego przeciwnika, gdzie ten pas wpadł w twoje ręce, że tak dumnie wyszedłeś przed niego, chciałeś zaprezentować, że to ja jestem tutaj, ja jestem mistrzem i jutro będziesz chciał czego głównie dowieść? Czy ja będę chciał czegokolwiek dowieść? Ja myślę, że ja niczego nie muszę dowodzić. Ja po prostu pokażę, że czem jest tutaj i czem ma się dobrze, jest w formie i no i tyle, że tego pasa nie da się odebrać jemu. Co jest takim najlepszym wspomnieniem z tych 15 gromd, które do tej pory, nie, 14, 15 jutro. 15, dobrze powiedziałaś, bo niby teraz jest 15, ale właśnie jedna nienumerowana gromda Beach, tak. Jeżeli chodzi o najlepsze wspomnienia, to wiadomo, no, zdobycie tego tytułu mistrzowskiego, ale no, było kilka grom takich nacechowanych bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym, ponieważ samo wejście moje w gromdę dwójkę, gdzie jeszcze nie do końca było wiadomo, jak tutaj walczyć, jak to robić, w ogóle samo w sobie. Te turnieje, zwłaszcza na samym początku, były bardzo mocne i później gromda trójka, walka z Tysonem, powiedzmy ta mocno nacechowana dobrem i złem walka z... Ja oczywiście jako ten dobry, ale to takie powiedzmy, te początki były bardzo takie buzujące i takie powiedzmy, może nie tyle, że stresujące, ale no tak właśnie, tak jak już mówiłem, bardzo dające bardzo duży ładunek emocjonalny. No i kwintesencja, czyli walka o pas z Balboą, bo to już, zresztą było widać tutaj w Pionkach na tej sali, jak buzowali kibice, jak to wszystko wyglądało. No i sama walka z Bartkiem, no myślę, że nadawała się na miano walki o pas. Twojego przeciwnika Gołta mogliśmy tak samo jak ciebie zresztą zobaczyć wiele razy w akcji. Na co musiałeś tutaj postawić taki szczególny nacisk w przygotowaniach akurat do tego przeciwnika? Przede wszystkim taktyka, ponieważ walka z mańkutem to jest troszeczkę inna walka niż z praworęcznym zawodnikiem. Troszeczkę inaczej się pracuje na nogach, jakby w drugą stronę się chodzi. No i rzeczywiście trzeba uważać na tą rękę zakroczną, tak, czyli tylną rękę lewą, ponieważ no... Zwłaszcza u Gołta ona leci tak znikąd i troszeczkę w innych płaszczyznach uderza, więc przygotowanie techniczne, taktyczne, no to takie powiedzmy było kluczowe, a wiadomo motoryka i fizyka, no to już tak jak zawsze. Jeszcze myślę, że kilka miesięcy temu mogliśmy Cię dużo częściej medialnie widywać na ściankach, dużo tych rozmów było z Tobą. Teraz wydaje mi się, że miałeś takie kilka miesięcy oddechu, spokoju, chociaż jakieś pojedyncze wywiady się działy. No i to wszystko ze sprawą tego, że walczyłeś we freakach. Jak to teraz jest dalej? Czy jest ten kontrakt w Fejmie, tak jak niektórzy gdzieś tam spekulują? Spekulacje są rozmowy, jeszcze nic pewnego, więc no powiedzmy cały czas działamy. No ja też nie ukrywam, że mi najbliżej jest do Fame MMA. No jest to federacja, z którą powiedzmy te rozmowy są najbardziej zaawansowane, ale no nie mogę też powiedzieć, że to już jest, ponieważ no, tego nie ma. No właśnie, to bym skłamał, nie? Więc siłą rzeczy, no mówię, już są jakieś tam rozmowy już o jakichś tam konkretnych przeciwnikach, są jakieś tam rozmowy już o konkretnych jakichś tam pieniądzach, więc no jest to zaawansowane.
ale generalnie dużo, powiedzmy ten wcześniej po walce z Balboą miałem, jeżeli chodzi o to walkę o pas, miałem wakacje, 4 miesiące poświęciłem tylko dla rodziny i bardzo mało mnie było, może w social mediach coś tam byłem, nie, ale powiedzmy na szeroko pojętym mainstreamie, no to jakoś dużo się nie pojawiałem i no i w sumie dobrze, staram się zachowywać ten balans, bo jednak życie realne jest dla mnie najważniejsze, dla mnie rodzina jest najważniejsza i no nie mogę po prostu sobie tak pozwolić na to, żeby to odpulić w imię czego? No w imię poklasku i w imię zasięgów. No spokojnie, przychodzi zawsze na to czas i staram się to wszystko jakoś wyważyć. Tak jak wspomniałeś, były już jakieś rozmowy na temat potencjalnych przeciwników. To, co my najczęściej słyszymy gdzieś tam z mediów, to są dwa nazwiska, Pasternak i Tyburski. Paweł oczywiście. Jak ty tutaj się odnosisz do tych dwóch potencjalnych przeciwników? Czy byłaby szansa na którąś z tych walk? Myślę, że na jedną i drugą walkę byłaby szansa, gdzie z Tyborim to powiedzmy to byłby pojedynek bardziej freakowy, tak to można uwzględnić, a jeżeli chodzi o Pastę, no to bardzo sportowo, więc musielibyśmy to jakoś urozmaicić, nie? Więc żeby to nie było tylko boks. Ja zawsze staram się przepychać, powiedzmy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozmowy o walkach ze sportowcami, no skoro jesteśmy sportowcami, no to zróbmy całe spektrum tego sportu uderzanego, czyli boks, K1, MMA. Jesteśmy w stanie to zrobić, zwłaszcza na federacji freakowej, ale przewijają się te nazwiska, ale jest jeszcze kilka innych ciekawych nazwisk we freakfightach, z którymi i chciałbym stoczyć pojedynki, i, no i takie, z którymi jest to realne, więc spokojnie, poczekajmy, jeszcze Was zaskoczymy. Wiem, że może to nie jest najprzyjemniejszy temat, ale jednak twój podopieczny teraz zmierzy się na najbliższej gali Fame MMA i będzie to w formule boksu w małych rękawicach. Jak ty to widzisz? Znasz tą osobę bardzo dobrze, Piotr Liga, i wiesz, na co go stać. Długo go przygotowywałeś, więc co sądzisz tutaj o tym zestawieniu? Czy są szanse z Bandurą? Mój były podopieczny. Generalnie bardzo trudno mi teraz się wypowiedzieć, ponieważ u Szeliego to sprawa wygląda bardzo jasno. Jeżeli przygotowuje się, jeżeli przykłada się do treningu, to pokazuje bardzo dużo w klatce, czy to w ringu, więc teraz nie wiem, nie mam dla tego pojęcia, nie mam żadnego nadzoru, nie mam żadnego kontaktu z Szelim, więc trudno mi tutaj cokolwiek powiedzieć. I no i nie wiem, teraz trenuję u trenera Oknińskiego w Akademii Wilanów. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, to tak naprawdę klatka zweryfikuje, aczkolwiek też wiem, że gdyby rzeczywiście przykładał się do tej walki, do tych przygotowań, jak do przygotowań do walki z zombiakiem, ale do pierwszej walki, no to myślę, że byłbym spokojny o werdykt, że Shelly wygra. Jeżeli przygotowywałby się jak do drugiej walki z zombiakiem, no to byłbym pewny, że przegra. I no właśnie to jest całe spektrum, jeżeli chodzi o Shelly'ego. Bo do tej drugiej jednak dołączył się trener Mirosław Okniński. Czy tutaj jakieś szpileczka w stronę trenera może, jeśli chodzi o te przygotowania, czy to jednak po Piotrka stronie były jakieś niedociągnięcia? Nie jest szpileczka w stronę trenera, bo powiedzmy też było wtedy to całe zamieszanie, jeżeli chodzi o Piotrka medialne i tak na dobrą sprawę my jakby rozeszliśmy się zaraz przed samą walką, ile to było 2-3 tygodnie przed walką, więc no trener Mirek nie miał szans tutaj cokolwiek zrobić, jeżeli chodzi o przygotowania Piotrka. Też na pewno mental grał bardzo ważną rolę i nie, w życiu nie zgoniłbym tego na trenera, ponieważ no, trener Mirek no, jest dobrym trenerem, tylko po prostu no, musi mieć zawodnika, który wie, czego chce, tylko musi mieć zawodnika, który przygotowuje się odpowiednio. I tutaj właśnie Piotrek jest takim gościem, który jak się przygotowuje, to mental ma dobry. Brakuje mu dyscypliny czasami? Tak. No i jak sam też powiedział już w niejednym wywiadzie, że do tej drugiej walki, do tego rewanżu z zombiakiem, no to przygotowań praktycznie nie było, ponieważ nie miał dyscypliny i tyle. Gdybyś tak krótko miał podsumować to, co ostatnio zobaczyliśmy, wystąpienie twojego byłego przeciwnika Denisa Załęckiego z Danielem Odmielańczukiem. Ucieczka z klatki, co ty na to? A mi wystarczy tylko się uśmiechać i ja to skomentowałem kiedyś, zaraz po tej walce skomentowałem na swoim Insta Stories, no i no, można się tego spodziewać, można było się tego spodziewać po Denisie i no i w sumie tacy ludzie są potrzebni we free fightach, polaryzują, tworzą bardzo mocny content i zasięgi, no i tyle, a
No co ja mogę powiedzieć? Wielu wydawało się, że po czymś takim raczej zapadnie się pod ziemię i go długo nie zobaczymy, a bardzo szybko pojawiło się słynne oświadczenie, które zapewne też widziałeś. Co ty sądzisz o tej formie odpowiedzi do wszystkich? Znaczy się część tego oświadczenia oglądałem, nie chciałem sobie jakoś tam psuć energii, więc go tam pooglądałem kilka minut na TikToku oczywiście, bo tam wyskakiwało mi to, więc sobie tam przepatrzyłem i... No trudno tak na dobrą sprawę odnieść się tego. No internet tym żyje, Denis jest jaki jest i, no i po prostu trzeba go wziąć takim. A że sam sobie często przeczy, co innego mówi, później co innego robi, no to inna bajeczka. Aczkolwiek też tutaj myślę, że kilka dobrych słów dla Denisa muszę powiedzieć, ponieważ zanim uciekł z klatki, to ten pojedynek nie był zły. No umówmy się, zwłaszcza ta pierwsza runda nie była najgorsza, tam się coś działo. Może nie było jakieś wysokie super tempo, ale to jest waga ciężka, więc można było doszukiwać się tam całkiem fajnych aspektów. A później oczywiście... Klapa. Dziękuję Ci za ten komentarz, Mati. Powodzenia jutro, trzymaj ten pas mocno. Dziękuję i zwyciężaj. Bardzo. No jak, Estonia. Dzięki.